Szanowni, chyba pierwsze obrazki całkiem imponujące. Ten obrazek myślę, że także naprawdę imponujący. Podejrzewam, że już chcielibyście tu obok mnie stać, wejść za chwilę do winnicy i spróbować wina z tego miejsca. No nie ukrywam, że ja jestem podekscytowany i mam pewne przeczucie, że tutaj będzie dobre doświadczenie. To przeczucie mam z tego tytułu, że o tej winnicy usłyszałem od pana Roberta Milżyńskiego. On właśnie wziął winnicę Kamila Barczętewicza w swoją dystrybucję, oferuje w swoim sklepie, a muszę wam powiedzieć, że pan Robert to ma świetny nos. Świetny nos to jest do wina, do dobrego wina. A w związku z tym powinno być dobrze, jeżeli nie bardzo dobrze. Jak będzie, to się za chwilę okaże. Zapraszam. Szanowni, no to jestem w winnicy, obok mnie właściciel winnicy Kamil. Słuchajcie, widzieliście już tych parę ujęć i myślę, że to wygląda imponująco. Sama winiarnia, same parcele winnicy, to wygląda imponująco. Ja już miałem okazję spróbować wina i to są dopiero pierwsze roczniki i ja się już teraz zastanawiam, jak można zrobić coś jeszcze lepiej, jeszcze wyżej, więc naprawdę na starcie, Kamil, to już jestem pod wrażeniem ogromnym. Więc zanim zadam Ci pewne pytanie, które będzie dotyczyło tego, jak Ty się przygotowałeś, żeby tworzyć tak dobre wina od razu, to chciałem po prostu przybliżyć swoją winnicę. Więc parę pytań takich podstawowych. W którym roku założona winnica? Winnica została założona w 2017 roku. Wtedy zasadziliśmy pierwszą parcelę Pinot Noir, Pinot Blanc i troszeczkę Regenta. Cała powierzchnia upraw, ile wynosi u Ciebie? Łącznie z tym, co w tym roku właśnie teraz sadzimy, jest to 12 hektarów. I jakie szczepy uprawiasz i który z tych szczepów jest, no, w Twojej opinii tym najważniejszym, albo który też ma największą arenę? Od samego początku najważniejszym szczepem dla mnie było Pinot Noir, które stanowi 25% wszystkich upraw. Jeżeli chodzi o drugi szczep, czerwony Vitis vinifery, to jest to Blaufränkisch, ale jego jest zdecydowanie mniej jak Pinot Noir, bo Pinot Noir to jest prawie 3 hektary. Jeżeli chodzi o szczepy białe, to koncentruję się głównie na Pinot Blanc, Chardonnay, Rieslingu, Gewürztraminerze i Sauvignon Gris z hybryd. I jeszcze mamy troszeczkę, właśnie tak jak mówiłem, Regenta z hybryd. Ale hybrydy stanowią 10%, a winifery 90% wszystkich upraw. I dziękuję, bo ubiegłeś właśnie to pytanie, które chciałem zadać. W ramach tych 12 hektarów, ile butelek tworzysz? W pierwszym roku wyprodukowaliśmy około 6,5 tysiąca butelek. Natomiast to było dopiero pierwsze parcele, które byliśmy w stanie zebrać. Pierwsze owocowanie. Mhm. Więc z każdym rokiem ta liczba będzie wzrastała. I myślę, że w przyszłości nasz potencjał produkcyjny to około kilkudziesięciu tysięcy butelek rocznie. No właśnie, to nawet spacerując wraz z Tobą po winnicy, podobało mi się, jak już dostrzegam, że ten zbiór nawet na tym poziomie młodych winorośli już jest selektywny jednak, prawda? Tak, jakby staramy się na każdym etapie uprawy winorośli dbać o to, żeby końcowy efekt był jak najlepszy. Dlatego już teraz jesteśmy właśnie na etapie obrywania niepotrzebnych pąków, żeby rośliny nie były zbyt
obciążone i w trakcie roku jeszcze tych czynności kilka wykonamy, żeby jakby mieć jak najlepszy owoc, który poskutkuje jak najlepszym winem. I słuchajcie, jak spacerowaliśmy, no to właśnie parę takich sytuacji nadzorczych Kamila na winnicy było, tu coś za dużo, tu może subtelny niepokój, tu duma i chwała z tego, co się dzieje, więc pańskie oko konia tuczy, więc właściciel na winnicy cały czas jednak z jednej strony rozmawia, a z drugiej strony kontroluje. Bardzo mi się to podobało. Kolejne pytanie, czyli no nieraz ktoś miałby ochotę, oglądając ten film, na przykład cię odwiedzić, więc jakie są zasady, czy są możliwości jakby degustacji tutaj, jeżeli to jest, to ile to kosztuje, co można sprawdzić, co można zobaczyć? Zapraszam na stronę internetową www.barczętewicz.pl. Mamy tam specjalną zakładkę, która nazywa się Odwiedź Dobre, czyli miejscowość, w której jesteśmy, gdzie jest tam specjalny formularz kontaktowy, a obok są wskazane daty możliwych wycieczek degustacyjnych. Degustacja kosztuje 100 zł od osoby i w ramach tej degustacji najpierw przejeżdżamy samochodami terenowymi na szczyt winnicy, gdzie opowiadam o terroir, czyli o siedlisku, o miejscu właśnie, w którym jest winnica, dlaczego tu jest, co powoduje, że to terroir jest szczególne, bo głęboko w to wierzę i wiem, że tak jest. Następnie wracamy do winiarni, gdzie pokrótce opowiadam o samym procesie produkcyjnym wina i też o aspektach jego dojrzewania. A całość wycieczki degustacyjnej kończymy w tej sali degustacją win i dobranych do nich serów od lokalnych serowarów, więc... Świetnie. Rozumiem, że w trakcie takiej degustacji całego Twojego portfolio jeszcze uczestnicy nie zdołają zdegustować. Ile etykiet Ty tworzysz w sumie? Teraz są 4 etykiety. Mamy rosé z Regenta. Mamy... W ramach degustacji to są 4? Tak. Okej, dobra. Mamy 2 Pinot Blanc. Jedno Pinot Blanc Barrique, które fermentowało i częściowo dojrzewało w beczkach Barrique. Mamy Pinot Blanc Beton, ten sam owoc, ale fermentował i dojrzewał w jajku betonowym. I mamy wino dla mnie najważniejsze, czyli Pinot Noir. A łącznie etykiet, które produkujesz, to są właśnie te? Nie. To w 2019 wyprodukowaliśmy, zrobiliśmy 4 etykiety wina. Natomiast w tym roku tych etykiet będzie więcej, bo dojdzie nam jeszcze Chardonnay w wersji Barrique i Beton. Dojdzie nam jeszcze Riesling i dojdzie nam Blaufränkisch i Sauvignon Blanc. Czy są jakieś specjalne okazje, okoliczności, w których można byłoby właśnie tutaj przyjechać? Może jakieś dodatkowe aktywności, jakieś festiwale winiarskie, w których uczestniczysz, czy lokalnie jakieś wydarzenia? Póki co najbliższym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, jest Festiwal Wina Polskie Korki w Poznaniu. Tam będziemy jednym z panelistów tego festiwalu i też będzie możliwość spróbowania moich win. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to cały czas jesteśmy otwarci, więc tylko jak coś się dzieje, to staramy się tam być. Akurat niestety w tym samym terminie co Festiwal Polskie Korki jest festiwal wina w Janowcu. Więc no nie jesteśmy w stanie się... Trzeba było decyzję podjąć. Tak, już wcześniej byliśmy zdecydowani na Poznań, na Polskie Korki, bo zostaliśmy zaproszeni, więc tam jedziemy, ale mam nadzieję, że na jesień będziemy uczestniczyć w kazimierskim winobraniu tuż obok w Kazimierzu Dolnym. No dobrze, to jedno jeszcze pytanie w kontekście, albo dwa pytania. Jedno to na temat dystrybucji. Ja już jedną rzecz uprzedziłem, czyli że pan Robert Mierzyński wziął cię pod skrzydła tutaj pewnej dystrybucji. Jak można kupić twoje wina? Wina można kupić na 3 sposoby. Pierwszym sposobem to jest oczywiście odwiedzenie pana Roberta i sklepów w Warszawie na Burakowskiej, Czerskiej i w Poznaniu i wkrótce w nowym sklepie w Trójmieście. Wino też można kupić w Lublinie u Łukasza Kubiaka w sklepie z winami na ulicy Puławskiej.
Ostatnio też wino trafiło do Wrocławia, do sklepu Winni. I wino jest też dostępne w Krakowie, w sklepie Wine Lab, dystrybutor Rafa Wino. Drugim sposobem na kupienie mojego wina jest skontaktowanie się z nami drogą mailową za pośrednictwem strony. Wino też po prostu wysyłamy bezpośrednio do naszych klientów. A trzecim sposobem są właśnie wycieczki degustacyjne, o których wcześniej rozmawialiśmy. Oczywiście w trakcie wycieczki jest też możliwość kupienia wina. I ostatnie pytanie z tej serii szybkich. Czy można, czy ty oferujesz noclegi? Czy myślisz o tym czymś takim, żeby oferować noclegi w ramach podróży enoturystycznej? Na razie niestety nie mamy takiej możliwości. Jesteśmy jednak nowym projektem winiarskim i teraz w 100% koncentruję się na tym, co się dzieje na polu i w samej winiarni, w miejscu produkcji. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na razie najważniejsza jest dla mnie jakość wina. Jako że jest to nowy produkt, to chcę się oddać temu w 100%. I tak jak mówię, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale raczej na razie nic tutaj na miejscu. Jeżeli byś pewnie inne obszary jakiejś tam dochodowości sobie tutaj jakby tworzył, to z drugiej strony one by wymagały atencji, a takie skupienie na tym, co mam poczucie i nawet jak się przez chwilę ciebie słucha, że wiesz, co jest najważniejsze po prostu. I to jest to, co jest w kieliszku i co jest w butelce i to, co jest na winnicy. Słuchajcie, ja postanowiłem Kamilowi zadać takie strategiczne pytanie. Są różne rozwiązania na to, jak zdobyć wiedzę w kontekście tego, jak uprawiać winorośl, jak tworzyć wino. Niektóre winnice uczą się przez lata, przez pokolenia, metodą prób i błędów, tak obserwuję. Są winnice i dwie od razu można wymienić, to jest winnica Turnau i winnica Silesian, która kupiła i zorganizowała sobie po prostu enologa, który w sposób stały ze swoim doświadczeniem, wiedzą tworzy to wino. No, są też takie rozwiązania, że winiarz tworzy, ale równocześnie organizuje sobie takiego latającego enologa. Prawda? Takim jest Piotr Stopczyński, który doradza wielu winnicom. No ty postawiłeś na trochę inną jakby drogę, czyli taką mocną inwestycję jakby w siebie. Opowiedz o tym, jak udało ci się tak szybko tworzyć tak dobre wina. Znaczy od samego początku, kiedy postanowiliśmy zasadzić tę winnicę, poświęciłem faktycznie dużo czasu na edukację. Na początku trafiłem do Austrii, do winiarza Heinricha Hartla III z Podwiednia, z miejscowości Oberwaltersdorf, który głównie też jest skoncentrowany na produkcji Pinot Noir, więc dlatego też
Bardzo cieszę się, że u niego mogłem się uczyć sztuki robienia wina. Następnie na wiosnę pojechałem na kolejne 3 miesiące praktyk winiarskich do Chile. Pracowałem tam w Vini Morandé. Jest to dość duży projekt winiarski, ale miałem tę możliwość, że pracowałem z winami najwyższej jakości. Pracowałem między innymi z jajkami betonowymi, które właśnie tam spotkałem i dlatego między innymi są u mnie w winiarni. A następnie na jesień trafiłem do Bordeaux na kurs enologii i uprawy winorośli, który trwał początkowe, właśnie pół roku spędziliśmy w Bordeaux na wiedzy takiej bardziej teoretycznej. To się w sumie zaczęło od takiego warsztatu imersyjnego w trakcie zbiorów, ale potem to była głównie wiedza teoretyczna. A potem też podróżowaliśmy po całej Francji. Byliśmy w Montpellier, byliśmy w Toulouse, byliśmy w Burgundii, w Szampanii, gdzie poznawaliśmy też inne style wina, nie tylko klasyczny styl bordowski. I jeszcze rok później byłem w samej Burgundii, która jest dla mnie miejscem szczególnie ważnym ze względu na moją miłość do Pinot Noir i do Chardonnay, gdzie też jakby kurs skupiał się na aspektach uprawy tych dwóch szczepów i też winifikacji. Powiedziałeś o sporo doświadczeń. No, Chile to nie Polska. Chile to inne temperatury aniżeli Polska. Nawet Burgundia to trochę nadal cieplej aniżeli Polska. No więc jakby w ramach, jestem w 100% pewny, że jakby umiejętności winifikacyjne, które tam zdobyłeś, jesteś w stanie jakby realizować. Ale jak podszedłeś do sprawy samej uprawy, gdzie wybrać jakby właśnie jakby parcele, jak szukałeś swojego terroir w Polsce, prawda? Sam pochodzę z Lublina i gdy tylko podjęliśmy rodzinnie decyzję, że chcemy założyć winnicę, to faktycznie przejeździłem całą Lubelszczyznę z mapą w poszukiwaniu po pierwsze wzniesień terenu, po drugie południowych wzniesień, a po trzecie wapiennej gleby. I faktycznie to był klucz, wapienna gleba. Wapienna gleba, tak. To było dla mnie najważniejsze. Faktycznie przy Wiśle często są takie wapienne wzgórza i podróżując po Lubelszczyźnie i szukając najlepszego miejsca, znalazłem kilka takich miejsc, ale padło na dobre. Też ze względu na to, że jest blisko Kazimierza Dolnego i no, gleba tutaj wydaje mi się szczególna. Oprócz tego, że mamy wapień, to mamy też bardzo dużą dywersyfikację. To znaczy na dole jest troszeczkę gleba bardziej ilasta, a na górze dzięki temu, że kiedyś dawniej tutaj był lodowiec, zakumulowane jest więcej materiału gliniasto-piaszczystego, więc nawet sadząc różne szczepy, różne warianty szczepów w postaci klonów, na przykład różne klony Pinot Noir, staram się je sadzić też na różnych glebach, żeby to, co na końcu znajdujemy w kieliszku, było najbardziej kompleksowe, bo też oczywiście te różne klony i kombinacje tych szczepów sadzę, winifikuję oddzielnie. Więc wydaje mi się, że to jest też droga na to, żeby budować bardziej kompleksowe wina jednoodmianowe. Słuchajcie, ja puentując tylko jedną rzecz dodam, że jeżeli chcecie poczuć, co może oznaczać polskie wino, jeżeli ktokolwiek z Was ma nieraz w podejściu do polskiego wina jakiekolwiek kompleksy, to musi spróbować wina Kamila. I to powoduje, że naprawdę serce może nam rosnąć. Ja jako sommelier i rekomenduję wszystkim sommelierom serwowanie osobom zagranicznym restauracji, w restauracji twoich win po prostu. Dziękuję bardzo.